A teraz, moi drodzy, przejdziemy do wspólnego rozpakowywania razem z Mikołajem ubranków, tak? Torba numer 1 pochodzi z TK Maxu. No nie wiem, jakiś dzisiaj mam taki flow, będę tak gadać. Zapłaciliśmy za tą torbę 241 zł, czyli w ciul. W niej są 4 rzeczy. 4 rzeczy za 241 zł. Pierwsza rzecz, to zobaczcie, jakie kupiłam ładne talerze. 2. I historia tych talerzy jest taka, że mi się fartło, ponieważ ten kosztował 28 zł, a ten drugi kosztował 42 zł. No i trzeci kosztował 30 tam ileś inne złote. To nie ja zrywałam tą cenę, nie ja. Chociaż pani jak powiedziała mi, że to nie ja, bo ja zawsze od razu mówię, bo to jest takie nie fair, jak ktoś próbuje tam odgrzewać cenę, to mi jakby nie wierzyła. Kupiłam jeszcze przepiękne markowe ściereczki Creahome. 34,99 za ściereczki. Ale prawda, że piękne? Są jakieś ultra duże ścierki. Ale ja mam takie brzydkie ścierki, że normalnie jest mi wstyd. Nagrywamy, robimy różne rzeczy, a ja mam takie obrzydliwie brzydkie ścierki, że szok. I słuchajcie, znalazłam bluzkę. Pierwsza moja taka markowa bluzka. Miała być dla mojego męża, jest za mała i jest dobra na mnie. Znaczy taka oversize'owa. Bardzo się cieszę, kupiłam sobie bluzkę za 150 zł i będę teraz jak wszyscy. Czyli zapierdzielać będę w Calvinie Kleinie. No i cóż. Kolejna paczka, która mi tutaj przyszła, to jest paczka PR-owa, ale dzisiaj ją dostałam, więc wam pokażę. Mamy tutaj Nakomi i to jest dermoseria kosmetyków. I mamy tutaj lekki krem do skóry trądzikowej. Następny multilevel, bardzo wielopoziomowy krem nawilżający. Tutaj mamy to taki punktowy żel na wypryski, ponieważ słusznie zauważyliście, że mam jeszcze wypryski, a prawda jest taka o tych wypryskach, że ktoś mi powiedział, że używam szczoteczki, dlatego mnie wysypało. Nikt nie powiedział, że jakiegoś dziadostwa z Chin nałożyłam na gębę nazwanego bazą i to po tym mnie wysypało. Nie, 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 to kwestia szczoteczki. No puknij się człowieku w łeb. Następne to jest krem do ciała z retinolem. Przepraszam, jest to po angielsku i tłumaczę. Mój translator trochę potrzebuje. Ten chomik musi tam pozapitać. I mamy krem, znaczy żel do mycia z niacinami, nie umiem tego przeczytać. Niacinamidy, czy jakoś tak. Także będzie testowanko, będzie szerowanko. Po facjach dodam. Dobrze. H&M. Słuchajcie, nastawiałam się, że w H&M-ie to ja się obkupię jak dziki. Nie obkupiłam się. Krzyś znowu szlifuje lampę. I mało tego, nic nie było na promocji. Zapłaciłam w H&M-ie, oto jest ten paragon. O, tutaj mam. 137 zł, czyli może jednak było coś na promocji. Upust manualny tam. Nie to. Słuchajcie, kupiłam Mikołajowi skarpetki i chyba je pojadę oddać, bo są raczej za małe. Akurat wtedy, jak wybierałam skarpetki, to mi se poszli chłopaki. I chyba muszę kupić większe skarpetki. Tak więc biorę ten paragon i jutro pojedziemy oddać skarpetki do H&M. Taka jestem bizneswoman. Następne kupiłam mu takie... O! Te są na promocji 15,99 za takie lniane spodenki, bo stwierdziłam, że pojedziemy na sesję. Tylko mam się z panią umówić. Zobaczcie, takie piękne lniane spodenki. Czadowe. Wyglądają jakbym już je ktoś nosił, ale nieważne. I słuchajcie, kupiłam mu koszulki i przesadziłam też w ciul, no ale dostaną. Chociaż nie no, 80-tki ma z H&M-u, 64-tki są za małe. 74-tek nie kupowałam, wzięłam od razu 80 i wydaje mi się, że się mi w tym utopi albo będzie wyglądał jak skejcik. I mam tutaj taki, to był chyba taki trzypak tych koszulek, tak? Tylko się rozerwał, nie wiadomo czemuż. Trzypak koszuleczek, ale zobaczcie, jak ładnie będą. Wszystkie wyglądają dobrze do tych spodenek, nie? Mama, to ja to jestem jednak. I tutaj jeszcze mam taką i też dobrze wygląda do tych spodenek, także normalnie. I też 80, ale to jest jakaś taka trochę mniejsza, tak mi się wydaje. Bardzo ładna. I ta kosztowała 8,99, zajebista cena, a te kosztowały 60 zł za 3, czyli jedna po dwie dychy. Czyli się totalnie nie opłacało, ale ja jestem grażyną po prostu sukcesu i biznesu. Kupiłam miskę. Mam ostatnio fazę na kupowanie różnych misek. Mój mąż powiedział, że o Jezus, dostaje się oczy po prostu, jak się tak patrzy w nią szybko.
O! Mój mąż powiedział, że nie chce miski w panterkę. Ja powiedziałam, że chyba on jest w panterkę. To jest po prostu ciapki z zebry. Ale bardzo ładna, powiedzcie, czy nie? Na coś nie wiadomo co. Tak, taką ma fazę na talerze. Patrzcie, jak on ma ten. Wygląda jak muchomor ze spodu. No po prostu świetne te talerze. Na chipsiki, na coś tam. Chociaż na dzieci, nie wiem, chipsików. Kupiliśmy skarpety Krzysiowi, które również nie były na promocji. I kupiliśmy mu klatki, ponieważ mój mąż, słuchajcie, ma trochę lat. 30 parę. I to są jego pierwsze krótkie spodenki. On nie chodzi w krótkich spodenkach. I Kosław, dlaczego robisz gwiazdę na tym? No dobrze, może tak. Takie spodenki. Gites. Potrzebujemy mu jeszcze kupić dwie pary, jak pojedziemy na jakieś wakacje. Ale nie wiem gdzie, bo powiem wam, że ja wolę kupować wszystko online, bo chodzenie po tych sklepach mnie dobija, nie? Jakoś nie mogę nic znaleźć jeszcze z dzieckiem, to już w ogóle jest trudno. Dajcie znać, czy wy wolicie robić to online, czy jednak idziecie na sklepy i poprzymierzać. Dobra. To tak to wygląda. Bardzo się cieszę, od razu rozpakuję mojemu mężowi te skarpety, bo już nie ma w czym chodzić. Ma dwie pary skarpet, bo mój mąż ewidentnie perfekcyjnie dziuruje skarpety na spodzie. On cały czas chodzi w skarpetach, bo on kocha chodzić w skarpetach, natomiast ma non-stop dziurawe te skarpety i się wymienia. A wiecie, minęły czasy cerowania skarpet, chociaż nawet się nad tym kiedyś zastanawiałam, no ale ostatecznie tego nie robiłam. Cerujecie skarpety? Słyszałam, że można ładniej składać skarpety i nawet poskładałam. Słuchajcie, pokażę wam. Większość ludzi składa skarpety tak. I ja też tak robię, bo tak jest po prostu szybko. Natomiast można składać skarpety lepiej. Tak. 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 I tak. I patrzcie, jak pięknie poskładana skarpeta. Można składać skarpety tak, a można składać skarpety tak. I tak jest o wiele ładniej, ale jest to pracochłonne i pakuję te skarpety tylko i wyłącznie, jak gdzieś jedziemy. No, taka prawda, ale potrafię również składać ładnie skarpety. Patrzcie, jak ja kupiłam mikroskopię, bo wtedy żeście mi uciekli, a ja spotkałam dwie bardzo miłe panie, które pozdrawiam. Jeżeli mi oglądają tego vloga, to całuję mocno. No, patrz, za małe. Ja dalej uważam, że mój syn jest noworodkiem, nie? Boję się, że tak zostanie mi, jak on nawet osiągnie wiek lat 30. Uwielbiam ten wzór. To nie jest panterka, ja ci mówię, to jest kopnięta zebra. To jest panterka. To jest nasrane przez zebrę. Panterka. Nie. 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 No. Nie. Na moje wyszło. Na Mikołaja! Ciekawe jak ja ściągnę. Kocham to, gdy mi dadzą taką naklejkę tutaj. Mikołaj, zostaw to! Zostaw to! Zostaw to! Zostaw to! Zostaw to! Chłopaku, zostaw to! I właśnie wrzuciłeś marchewkę do kwiatka. No Boże święte, ona nie wyrośnie tam, chłopa. Kochanie moje. Inaczej się sadzi, pokażemy ci w przyszłym roku. Zostaw, 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 puść, puść, zejdź, puść! Oddaj mi kwiatka! To jest mój kwiatek. To jest mój kwiatek, on lubi to tutaj miejsce, tak? Ty lubisz swój pokój? Boże, on sypie mi liśćmi, a tak wyhodowałam brzydala wielkiego. Puść. Będziemy się kłócić. Oddaj kwiatka. Oddaj. Puszczaj. Weź się puść. Puszczaj. Łopuj się, puść się. Mama nie ma. No, już. Puszczaj, usiądź, siadę. Ale puść. Dziękuję. O, boż. Ciężki żwodmety. Zostaw liścia, nie jest liścia! Jesus, Jezus! No oczy w dupie, w głowie, wszędzie. A, pokażę wam jeszcze coś jednego. Para! Zobaczcie, jakiego kupiłam banioczkowy kosz. Jestem z niego bardzo zadowolona. Myślałam, że będzie większy. Już dalej się nie zainteresował, ona kocha te kosze. W pierwszej kolejności dalej musi obniuchać każdy kosz. Ale powiem wam, jak otwarłam pudełko, już trochę wywietrzał, to taki smród. Co robisz dalej, nie? Tak śmierdział ten kosz, że to jest nieprawdopodobne. No ale wygląda pięknie. Tak, mamusia jest zadowolona, kochanie, z tego kosza. Pasuje mi pod kuchnię i pod kominek, bo jest taki biały, to jest trawa. Czymś spięta, nie wiadomo czym. Jakąś żyłką. Mam nadzieję, że przetrwa, ponieważ nie był tani. Chociaż nie wiem, no. Dobra, muszę włożyć zakupy do lodówki. A, kupiliśmy jeszcze pieluchy dla Mikołaja. Piątki.
lata i szóstki już, słuchajcie, bo nie wiem, w sumie to otwórzmy je, o, bo jestem bardzo ciekawa, jaka będzie różnica, czy szóstki jeszcze nie będą za duże, chociaż tak muszę je pootwierać. Próbuję mu założyć na noc, zobaczymy. Powiem wam, że tutaj nie ma praktycznie żadnej różnicy. Dobra, idziemy sprawdzić, jak idzie tacie. Zostawiamy ten syf. Może posprząta się sam. Pewnie nie. Czekaj, muszę to pozbierać, bo daleń zezre mi ten koszyk, a tego byśmy nie chcieli, bo koszyk 400. I teraz jak tata to będzie obrabiał i usłyszy, że mama za koszyk dała 400, to pojadę do dupy, a nie do Albanii. Idziemy, idziemy, idziemy do taty. 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 Cześć, tata. Cześć. Uuu, jak pięknie to wygląda. Idziemy tutaj do pokoju. Tak, Mikołaj się będzie bawił. Ja mam do wystawienia jeszcze trochę rzeczy. Słuchajcie, tutaj mamy koła, muszę zawiesić, ale w pokoju Mikołaja moskitiery stoją. Ale co będziemy robić? Będę robiła jeszcze zdjęcia rzeczy, ponieważ na mojej szafie Vinted, link daję wam pod spodem, jest duża wyprzedaż ubranek Mikołaja. Jeszcze sporo zostało. Dobra, idziemy robić zdjęcia, nie wpadajcie na Vinteda. Mam nadzieję, że dla waszych bobasów też się coś fajnego znajdzie, tak? O, chyba pójdziemy spać? Jak to nie? Jak mnieżoczka. Umyjemy ząbki, pójdziemy kąpać się. Potem mama do pracy. Ciup, ciup, ciup. Dobra. Pa! Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tak się robi? Pa, pa, pa. Tak. Pa, pa, pa. Dobra. Ba. 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 To jest ba, nie... Ba to jest jak coś spadnie, zrobi bam, jak się uderzysz. Ba. A to jest pa, nie ba. Pa. Pa, pa. Spy. Jak przytulasy. Poduszka. Jak pupa. Pa! Mikołaj robi słodkiego. O, słodka minka. Proszę, do widzenia, słodka minka.